Witam, teraz pokażę Wam, jak przywiązać haczyk oczkiem na żyłkę. Ale żeby trochę sobie ułatwić sprawę, zamiast haczyka użyję szklanki, a zamiast żyłki użyję sznurówki, aby było to lepiej widoczne. Więc zaczynamy. Przełóż około 15 cm żyłki przez oczko haczyka, zrób dużą pętlę i przełóż wolny koniec pod żyłką, czyli w ten oto sposób. Prawą ręką przytrzymaj pętlę, a lewą owiń żyłkę wokół wolnego końca, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czyli prościej mówiąc, trochę zaciskamy, tu przytrzymujemy, o, zrobię większy, tu przytrzymujemy i teraz w lewą stronę zawijamy wolny koniec pod żyłką. Około 5 razy. Raz, znowu 2, 3, 4 i 5. Teraz palcem przytrzymuj pętlę ponad haczykiem, czyli tą pętlę. O, tak. Aby się nie zamknęła. Teraz prawą ręką przytrzymaj mocno pętlę, tak jak tu teraz trzymam, a lewą przełóż przez nią wolny koniec żyłki, czyli ten wolny przekładamy. Teraz ten wolny koniec przekładamy przez pętlę, raczej przez to oczko. Teraz zaciskamy jak najmocniej nasz węzeł. O. Nie wiem, czy coś widać w tej kamerze. O. I nasz haczyk jest bardzo mocno przywiązany. Teraz wystarczy tylko mocniej docisnąć i odciąć wolny koniec. I oto cała filozofia wiązania haczyka z oczkiem. Może teraz pokażę, że ten węzeł naprawdę jest wytrzymały. O, proszę. Wciągam i nic się nie dzieje. Tak samo będzie się działo z żyłką. Proszę o... Jest to gwarancja 100% skuteczności. Dzięki za zobaczenie mojego filmiku.